Dzień dobry w moim studiu. Dzisiaj Magdalena Maj, kierownik projektu Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich Orlen ESA. Dzień dobry. Długo było, ale udało mi się to wypowiedzieć bez błędu, co mnie cieszy. Dość długi jest też raport Orlen dla Miast, ponieważ Orlen chce rozpocząć dyskusję z miastami na temat transformacji energetycznej. Skąd w ogóle wziął się ten pomysł? Um, raport jest długi, bo temat jest bardzo trudny. My rozpoznaliśmy ten temat, bo wykonaliśmy taką najpierw ilościową analizę. Pod kątem wyzwań, z jakimi miasta mierzą się w Polsce w obecnym czasie, gdy zamierzają planować swój rozwój. I dla ułatwienia zobrazowania tych wyzwań podzieliliśmy je na takie cztery obszary: to jest infrastruktura energetyczna, to jest transport, budynki i gospodarka o obiegu zamkniętym. Miasta w Polsce odpowiadają za około 60% 60% generowanego PKB w całym kraju, skupiają większość ludności, chociaż zajmują tylko 7% obszaru naszego kraju. Zatem jest to całościowo istotny obszar gospodarczy, bez którego realizacja transformacji w całym kraju nie uda się. I mamy też takie spostrzeżenie, taką hipotezę chcemy postawić, że łatwiej jest przeprowadzić transformację z poziomu e, troszeczkę niższego niż e, centralny. E, Takiego lokalnego. Lokalnych tak, tak, tak. E, I wiemy o tym, że jest dużo samorządów e, ambitnych, które mają plany, tylko nie do końca e, wiedzą e, w jaki sposób te działania wdrożyć. Często brakuje im dofinansowania, e, ale także e, czasem brakuje im jakby motywacji być może tutaj um, takiego um, jednego kierunku zapropon zaproponowanego przez y, administrację, y, y, w którym mają podążać w swojej transformacji, stąd chcemy rozpocząć y, dyskusję y, ogólnokrajową, bo powinniśmy też zaangażować do tego administrację centralną, y, różne samorządy, być może także ośrodki naukowe, czy jakieś y, inne niezależne instytucje, y, do tego, aby zacząć. Te transformacje wdrażać, z myślą też o dobru mieszkańców. Te, na poziomie lokalnym ten efekt udanej transformacji będzie bardziej widoczny, bardziej akceptowalny i łatwiejszy w odbiorze. Mhm. A jakie wyzwania stoją przed miastami właśnie w kontekście tej transformacji energetycznej? Hmm. Tak Wydaje mi się, że w imieniu samorządów y, powiedziałabym, że tym największym wyzwaniem chyba jest finansowanie, aczkolwiek my w raporcie wskazujemy y, możliwości, jakie y, Unia Europejska oferuje w swoich programach i warto by przyjrzeć się im i sięgać, póki one jeszcze istnieją, także na poziomie krajowym jest część środków dostępnych. Myślę, że wyzwaniem jest długi proces regulacyjny związany z, z przeforsowaniem jakichś rozwiązań. Przykładowo 44 Plus minus miast w Polsce e, posiada miejskie plany adaptacyjne, w tym Płock. E, jest to taki plan, e, który zawiera szereg działań e, mających wzmocnić odporność e, miasta na negatywne skutki zmiany klimatu. To znaczy na przykład na powodzie, na susze, na upały. To są te zjawiska, z którymi mierzyliśmy się w naszym kraju w ostatnich miesiącach. To nie, to nie jest abstrakcja problem polega na tym, że większość tych planów wylądowała w szufladzie. Dlaczego? Dlatego, że nie miała umocowania y, prawnego. Jednakże teraz y, z tego, co, co mówi ministerstwo, y, takie miejskie plany adaptacyjne mają być przygotowane dla wszystkich miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Już tak obligatoryjnie. Obligatoryjnie mhm. i one będą już miały y, umocowanie prawne. Zatem y, mhm. y, będą musiały być potem y, podjęte już konkretne działania, projekty, Dlatego też, że Unia Europejska wymaga kontroli krajowej nad działaniami lokalnymi w tym obszarze. Dlaczego poruszyłam też ten wątek adaptacji do zmiany klimatu? Bo to jest co innego niż transformacja, prawda? Mhm. Bo transformacja to są takie działania, które zmierzają do zmiany źródeł energii elektrycznej do ograniczenia zużycia. Czyli zakładanie zużycia. paneli fotowoltaicznych, tak, do, tak. farmy wiatrowe. I tak. tak, samochody elektryczne, mm -hmm. um, to są takie działania um, powiedzmy bardziej proaktywne, mm -hmm. a teraz mamy, nazwijmy to defensywne działania, to jest, um, to jest adaptacja, bo my próbujemy przeciwdziałać zmianom klimatu, dlatego zmieniamy źródła na mniej emisyjne i te działania dzieją się na całym świecie, nie jesteśmy w tym osamotnieni, mniej lub bardziej. Ale całościowo nie zatrzymamy zmiany klimatu. Więc równolegle my musimy się przygotowywać na to, że negatywne skutki będą występowały. I coraz częściej, nawet, nawet my w naszej firmie, w grupie Orlen, musimy na to zwracać uwagę. Mało tego, my jesteśmy odpytywani przez naszych inwestorów. E, przez inne e, podmioty nas e, finansujące, jak my przygotowujemy się e, na e, ryzyka związane e, ze zmianą klimatu, e, które mogą dotknąć e, nasze aktywa. Prawda? Ja myślę, że te, te same problemy występują e, w miastach, więc miasta muszą i się transformować i jednocześnie e, prowadzić adaptację do zmiany klimatu. Czyli na przykład sadzenie większej ilości zieleni, tak, która ma zapobiegać upałom w mieście i właśnie temu, że ta woda w mieście jest tak szybko odparowywana, tak, że tej wody w mieście jest bardzo mało. To chyba jest jedno z tych działań. Tak, tak. To, to jest rozwiązanie, które każdy z głowy mógłby podać, ale bardzo dobrze. Nadal to rozwiązanie nie jest w wystarczającym stopniu wykorzystywane mhm. i właśnie bardzo dobrze. Że to pani powiedziała, bo to jest tak zwana zielona strefa, jest też błękitna, związana z wodą. To są działania, które w pierwszej kolejności powinny być w miastach wykonywane. Był, był taki trend zabetonowywania miast. Mhm. Jesteśmy już chyba świadomi, że to nie jest najlepszy kierunek. Za mało jeszcze jest działań, żeby. Żeby, żeby to zmieniać, ale, ale tak, zazielenianie miasta i prostsze rzeczy, systemy retencji wody, to już nie jest takie proste działanie. Tu potrzebne są konkretne wyliczenia, opracowania i tak naprawdę ważną rzeczą są też pomiary. Bo żeby móc jakimś zjawiskom przeciwdziałać, móc w ogóle planować jakiekolwiek działania, my musimy wiedzieć na czym jesteśmy, gdzie stoimy, mhm, na jakim jesteśmy etapie. Tak, mhm. tak, tak. E, więc tutaj powinniśmy e, różnego rodzaju o pomiarowanie stosować i te związane z emisjami e, zanieczyszczeń i z emisjami e, CO2, żeby móc e, i mierzyć nasz postęp, też zobaczyć gdzie Warto przeprowadzić w pierwszej kolejności projekty, jakieś inwestycje, ale także warto mierzyć różne zjawiska katastrofalne, to znaczy mierzyć przyczyny, które, czynniki, które wpływają na te zjawiska katastrofalne. Zatem tutaj wchodzimy też w, dotykamy obszaru cyfryzacji. Mm -hmm. Który jest ważnym narzędziem y, transformacji i adaptacji do zmiany klimatu? No właśnie, ale czy takie nisko czy zeroemisyjne miasta w ogóle y, są możliwe do osiągnięcia? Bo tak jak się temu przyglądamy, to wymaga ogromnego wysiłku, chyba od miast. My teraz tej emisji jednak mamy sporo, czy to z naszych kominów, czy z samochodów. No, ciężko jest sobie pomyśleć nawet, że wszyscy nagle chociażby w płocku wymieniają swoje samochody spalinowe na elektryczne czy wodorowe. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień, ale tego czasu też nie ma aż tak dużo, bo my jesteśmy jako członek Unii Europejskiej, my jako kraj, jako Polska, w związku z tym, jeżeli jako kraj, to także jako samorządy zobowiązani do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Czy to będzie dokładnie ten rok, to mhm. to jeszcze może być dyskusyjne, ale kierunek jest niedyskusyjny? więc jeżeli będziemy musieli sobie wyobrazić, że kraj musi być neutralny klimatycznie, no to powinno być łatwiej nam sobie wyobrazić, że miasto, samorząd stanie się neutralne mm -hmm. klimatycznie. Jest tutaj też Taki, takie rozwiązanie możliwe do wykorzystania, żeby zbilansować emisje. Teraz mówię o emisjach gazów cieplarnianych. Nie mówię o zanieczyszczeniach, tylko o emisjach, głównie to są emisje CO2, czyli to są emisje mm -hmm. związane ze spalaniem paliw kopalnych, czyli węgla e, i, i paliw ropopochodnych w naszych samochodach. Te emisje, jeżeli nam się nie uda ich kompletnie wyzerować, one mogą być zneutralizowane poprzez e, właśnie posiadanie zielonych terenów e, roślinności, która pochłania te emisje CO2. Stąd znowu wracamy do tego punktu wcześniejszego, zalesiania, i to na poziomie kraju, w związku z tym również samorządów e, powinno się dziać. Jednak tym my sobie tego balansu nie, nie załatwimy, nie osiągniemy neu, nie, neutralności. My musimy odejść od e, paliw e, kopalnych. Mhm. Czyli działać na wielu płaszczyznach jednocześnie, żeby w ogóle móc osiągnąć te wymagania uni unijne. A w jaki sposób grupa Orlen może przyczynić się do tej transformacji energetycznej miast? Grupa Orlen jest koncernem multienergetycznym. Co to znaczy? To znaczy, że działa w kilku obszarach w energetyce, w obszarze ropy i gazu, w transporcie. Dlatego my jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania w wielu dziedzinach, które będą potrzebne w miastach. I już do tej pory zrealizowaliśmy szereg projektów w czterech dziedzinach, o których wcześniej wspomniałam, to znaczy infrastruktura energetyczna, transport, budynki, czy gospodarka obiegu zamkniętym. I to, to są rozwiązania, do których technologie są nam znane już od jakiegoś czasu, na przykład inteligentne oświetlenie uliczne, czy autobusy zeroemisyjne, na przykład napędzane wodorem lokalnie produkowanym. A także mamy projekt modernizacji stacji benzynowych, w tym stacji, które są w miastach, po to, żeby te stacje konsumowały jak najmniej energii. A i tak tej energii, która będzie produkowana w sposób odnawialny, to znaczy z paneli fotowoltaicznych. Mhm. W Płocku mamy taki przykład już na stacji paliw są zamontowane panele fotowoltaiczne. Dokładnie, dokładnie. Ale po, poza panelami to jest to, co widzimy. E, y, Powinniśmy wdrażać także systemy efektywności energetycznej, to znaczy powinniśmy tej energii, którą produkujemy, jak najmniej zużywać, i to staramy się w pilotażu na 10 stacjach w tym roku zrobić. To znaczy, chcemy wykorzystywać na przykład ciepło z chłodziarek je magazynować, czy nadwyżki energii, którą wyprodukują panele, z którymi nie mamy w danym momencie co zrobić, także zmagazynować w postaci ciepła i na przykład ogrzewać wodę użytkową mhm. na myjni. Um, to tak, transformacja energetyczna to konieczność, to już my wiemy, ale zazwyczaj jest tak, że mieszkańcy mówią, no dobra, ale mnie to nie dotyczy, no bo jakie ja mam z tego korzyści? Czy mieszkańcy mają jakieś korzyści z takiej transformacji energetycznej miast? Właśnie, może byśmy spróbowali powiedzieć, że transformacja energetyczna to korzyść, a nie konieczność. I jedną z korzyści, jaką powinniśmy dostrzegać i, i do jakiej powinniśmy dążyć w transformacji, to powinna być oszczędność rachunków energii, bo owszem, Transformacja energetyczna wymaga w początkowym etapie inwestycji, jednakże patrząc długofalowo, e, niskoemisyjne technologie, czyli np. panele fotowoltaiczne czy wiatraki, nie wymagają używania e, paliw. E, stąd e, rachunki za energię, które wszyscy płacimy co miesiąc i które w ostatnim czasie wzrosły przez właśnie wyższe ceny paliw kopalnych. E, po, powinny tanieć wraz z wdrażaniem transformacji energetycznej. Hmm, każda zmiana jest, jest trudna, o, o, oczywiście, sam, sama w sobie jak, jakakolwiek, e, jednakże no, patrząc długofalowo, e, mamy rachunek e, zysków i strat zdecydowanie e, na korzyść e, zysków. E, mało tego. My w Polsce nie mamy. Wszystkich paliw kopalnych we własnych zasobach. Dużo z nich importujemy, stąd też jest warto myśleć o naszym bezpieczeństwie energetycznym, i to już dotyczy każdego z nas. My chcemy mieć energię w przystępnych cenach, i także. Chcemy, miejsce, żeby... żeby ona była przede wszystkim, tak? tak? Cały mm. czas. Mm. My coraz więcej korzystamy z urządzeń elektrycznych. W zimie ogrzewamy nasze mieszkania, latem już chłodzimy je. Zatem trudno nam jest sobie wyobrazić i wysokie rachunki za energię, ale także przerwy. No to to jest o, o najgorszy scenariusz przerwy w, w dostawie do w dostępie do energii. Stąd właśnie patrzenie na transformację i na energetykę w sposób taki zdecentralizowany, lokalnie, to też jest aspekt związany z, z bezpieczeństwem, bo co, co jest bardziej rozproszone, tak naprawdę daje większe bezpieczeństwo. Im krótszy jest łańcuch, to, to tym większa jest stabilność tych dostaw, im bardziej to jest u nas i nasze. Mhm. Wspomniałaś wcześniej o gospodarce cyfrowej. Jaką ona będzie pełniła, czy już pełni rolę w transformacji energetycznej? Gospodarka cyfrowa to jest obszar, który cały czas się rozwija. Ostatnią nowością Gorącym tematem to jest sztuczna inteligencja, mm -hmm. która y, wspomaga wiele, wiele obszarów. Często się mówi tutaj o niej jako zagrożeniu, ale y, my na razie powiemy y, sobie o, o szansach, mm -hmm. tak jest, y, jakie ona niesie y, ze sobą. Y, sztuczna inteligencja na przykład może pomagać tworzyć y, modele y, związane z, y, z przewidywaniem, zapotrzebowania na energię, a im my lepiej my będziemy prognozy robić. Y, no, tym mniejsze koszty będziemy ponosić. Poza tym mamy inne narzędzia cyfrowe, takie jak inteligentne liczniki, które są też potrzebne w przypadku rozwoju elektrycznych pojazdów, czy w ogóle sterowanie rozproszonymi źródłami, rozproszonymi, to znaczy takimi lokalnie umiejscowionymi, jak panele fotowoltaiczne, no, wymaga cyfrowych narzędzi. Zatem gospodarka cyfrowa jest narzędziem do wdrażania transformacji, jakby to idzie no, równolegle ze sobą, oba, oba procesy. Jest niezbędna. Tak jest. Jednym słowem. A w jaki sposób taki zwykły mieszkaniec miasta, mhm. jak ja czy Ty, może się przysłużyć do transformacji energetycznej? Co my możemy zrobić? Ym, może taką sztampową odpowiedzią jest edukacja, ale tego nigdy nie jest dość. Ym, bo tutaj trzeba by zacząć o, od myślenia o energii, jako o takim sobie, które należałoby szanować. E, energii, ale także o mediach typu woda, e, czy, czy także o odpadach, które powinniśmy segregować, bo to jest realny koszt. I niestety ostatnie. Mm, Lata od kryzysu, czy ostatnie miesiące ze wzrostem rachunków, my, my widzimy, że tak naprawdę w naszym budżecie domowym to, to jest realny koszt, więc warto. Coraz poważniejsza pozycja, tak, coraz większa. Tak, tak, coraz większa. A z tym, co wcześniej mówiliśmy, że używamy coraz więcej urządzeń elektrycznych, wiąże się też to, że rosną nam rachunki. Zatem warto zastanowić się, w jaki sposób możemy te rachunki obniżać. Czasem operatorzy oferują, takie taryfy, w których w konkretnych godzinach e, użytkowanie energii jest tańsze, może warto się nad tym zastanowić. Tak, faktycznie mamy godziny nocne, mamy jakieś godziny popołudniowe i mm, ja analizowałam ostatnio swój rachunek e, za prąd i e, mam faktycznie w taryfie, w, w których godzinach te e, są niższe stawki, więc tutaj już sobie ustaliłam, że zmywarkę, pralkę włączam. Mm, Chyba pomiędzy 14 a 16, bo tam mamy jakieś zniżki, albo po 22.00. Także może warto też na to sobie popatrzeć. Doskonale. Dokładnie o to chodzi, żeby nie używać tych urządzeń w godzinie szczytu, bo poza korzyścią dla nas, dla naszego budżetu, to jest korzyść dla systemu elektroenergetycznego, dla którego jest problem, jeżeli mówiąc wprost, wszyscy używają danych urządzeń w tym samym czasie z przeciążeniem. Tak, wtedy. tak mhm. wtedy mamy tak zwany PIK. I to jest najgorsze zjawisko tak naprawdę teraz latem, kiedy używamy urządzeń chłodzących. Mm -hmm. Tu mamy tak, także mamy jedną grupę rozwiązań, na przykład tu związaną z rachunkiem. Powinniśmy też stosować urządzenia energooszczędne. One często znowu początkowo w inwestycji, czyli przy zakupie są trochę droższe, jednakże w perspektywie lat Przynoszą oszczędności. Mamy Chociażby klasykę. żarówki energooszczędne, od to od wielu lat jest. się o tym mówi, ale Najprostsze faktycznie rozwiązanie tak. tak przynosi korzyść. Tak, tak, tak. No, już muszę o tym wspomnieć. Wyłączanie światła, gdy ono nie jest konieczne. Zakręcanie wody, kiedy myjemy tak zęby. Tak jest. tak jest. Tak jest, tak jest. Zamykanie okien, kiedy używamy grzejników. To są rozwiązania, o których mówiliśmy na początku kryzysu energetycznego w 2022 roku, żeby ograniczać temperaturę ogrzewania. W pomieszczeniach, bo, bo w Polsce często my przegrzewamy. Mamy mm -hmm. dostęp do ciepła sieciowego nie, nieograniczony. Na, na razie nasze rachunki widocznie nie są wystarczającym obciążeniem, żebyśmy o tym myśleli. Jednakże przyjdzie czas, gdzie trzeba będzie się nad tym poważniej zastanowić, bo system grzewczy w Polsce jest bardzo mocno obciążony. I on także będzie musiał się dekarbonizować. Około 80% energii cieplnej, ciepła w Polsce mamy z węgla. I większość e, ciepłowni, elektrociepłowni w Polsce jest nierentownych. I będzie bardzo trudno zmienić te źródła ciepła. I niestety będzie się to wiązało z podwyższeniem e, rachunków dla nas. Mhm. Ale też podkreślmy, że spanie w bardzo dużej ciepłocie pokoju, pomieszczenia jest niezdrowe i lepiej spać troszeczkę w niższej temperaturze, więc może się już przyzwyczajajmy do tego. Tak optymistycznie chciałabym zakończyć, bo z naszej rozmowy to takie smutne trochę wnioski wychodzą, że jednak koszty tej transformacji energetycznej wszyscy będziemy musieli ponieść, ale z drugiej strony transformacja energetyczna jest niezbędna do tego, żebyśmy mogli żyć w spokoju i w taki, z takimi wygodami, do których już się przyzwyczailiśmy. Tak, ale żeby... Nie, nie wiem, czy to osłodzi naszą wizję, bo warto spojrzeć na drugą stronę, bo my zawsze patrzymy na koszty, jakie poniesiemy, jeżeli chcemy iść drogą wybraną przez nas, czyli drogą transformacji. Mało mówimy o kosztach, jakie ponosimy, będąc w obecnej sytuacji i jakie byśmy ponosili, zostając w niej dalej. A koszty te są związane na przykład ze skutkami zmiany klimatu. E, ostatnia powódź, e, jaka spotkała nasz kraj, to jest kilka miliardów złotych, to i tak jest mniej niż powód tysiąclecia z 1997 roku, bo, bo teraz nie zostało zalane żadne duże miasto. Stąd warto mówić o miastach. Wrocław się uchronił, tak? Tak mhm. jest. Wtedy były to znacznie większe koszty, e, bo właśnie został zalany m.in. Wrocław. Czyli mamy takie skutki i te, te skutki. Nawet w, gdy w danym roku nie występuje e, taka powódź, szacowane są na e, kilkaset milionów euro w naszym kraju rocznie. E, m, mamy też koszty importu e, paliw kopalnych, mamy koszty utrzymywania sektora węglowego, do którego my e, również e, dopłacamy. Więc gdybyśmy podliczyli koszty e, tamtego scenariusza, tamtego, to znaczy zostania w obecnej mhm. sytuacji. I alternatywnego, to znaczy przejścia na drogę transformacji, Ta, takie szacunki są, istnieją pracowania, które wykazują, że jest korzystniej um, wykonać tę transformację, tak jest, tak jest. Mhm. Tylko potrzebna jest konsekwentna decyzja e, i, e, no i w końcu zdecydowane działanie. Ono jest trudne z poziomu centralnego. Rzeczywiście część inwestycji będzie musiała być wykonana na tym poziomie, ale część będzie musiała być wykonana na poziom niżej, na tym poziomie lokalnym. I dlatego to miasta powinny uczestniczyć w transformacji energetycznej na szerszą skalę. A my musimy się do tego przyzwyczaić, drodzy państwo, bo to jest właściwie jedyna droga i też trzeba tutaj podkreślić, że pomimo iż tegoroczna powódź była na południu Polski, to koszty jej ponosimy my wszyscy i poniesiemy jeszcze w przyszłości. Tak jest. My również. Bardzo dziękuję Ci za tę niezmiernie ciekawą e, rozmowę. E, myślę, że jeszcze może kiedyś będzie okazja, żeby porozmawiać o tym troszkę bardziej Głową. Byłoby mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W moim studiu gościła Magdalena Maj. Dziękuję.